Dzisiaj zawitaliśmy na Kamala Beach. Kamala Beach. Zamówiliśmy sobie kurczaka. Patrzcie na to, jak wygląda kurczak, ziemniak i takie coś. Wow, mega. Sałatka. I ryż. I ryż. Mega. I fryciory. Tak to wygląda. Z takimi widokami. Siemaneczko, siemaneczko, ale przyjera o poczach. Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Jesteśmy w nowym hotelu. Piękny hotel, mega. Właśnie jedziemy do sklepu zobaczyć zakaskami nowymi, bo te takie są stare, jakieś te, co dali nam do motorka. I wolimy po prostu sobie kupić nowe. Wolimy sobie kupić nowe, dlatego jedziemy zobaczyć teraz naszą Hondą. A gdzie jest nasza Honda? Tu, żeśmy minęli naszą Hondę. Jedziemy naszą Hondą do sklepu poszukać kasków. Zakupy. O, tutaj pan jeszcze ma. Thank you. Zakupiliśmy 3 nowe kaski. Zakupy udane, możemy ruszać w drogę. No i mamy nowe kaski, czyste przynajmniej. Nie trzeba po czyichś głowach używać, czy ich spoconych głowach. I tak żeśmy już kilka dni pojeździli po takich pożyczonych. A muszę wam powiedzieć, że ten kask kosztował jakieś niecałe 30 zł, 28 zł może, więc zarąbiście, nie trzeba okularów, nie będzie wiało, przyciemniona, troszeczkę szybka, także jest kulturka, nie jest tak gorąco, bo tamten był tu tak mocno zabudowany, że bardzo było gorąco, a ten jest taki w sam raz, także polecam, jak ktoś przyjeżdża minimum chociaż na te 2 tygodnie i ma zamiar jeździć skuterkiem przez chociaż te 2 tygodnie, to żeby sobie kupił nowy kask za 25 zł, 30 zł i przynajmniej ma się fajny, nowy, czysty i gra muzyka. Tutaj są nasze stare, poobdzierane, zużywane, takie brzydkie. No. Uj. Właśnie nie wiem jeszcze, czy to wspominałem już wcześniej, ale w Tajlandii przede wszystkim jest tak, że kaski zostawia się na motorkach. Oczywiście na noc można sobie wziąć, jak ktoś nie chce zostawiać w tym, ale na pewno nikt by nam nie ukradł. Ale już chyba wspominałem. I właśnie wszędzie na każdym motorku jest kask od motorka. Tutaj, tutaj, tam dalej też jest. No i nasze też tutaj oczywiście zostały. I nie trzeba się przejmować, że ktoś nam tutaj coś może ukraść. No widzicie, teraz się dowiedzieliśmy, czym się różnią te mango od tych mango, a jeszcze od tamtych mango. Tutaj pani nam obrała właśnie zielonego, ma zielone to mango. Różnią się po prostu odmianą. Ja myślałem, że one są jeszcze niedojrzałe i że to są takie, co ewentualnie jadą do Polski, a to się okazało, że to jest całkiem inna odmiana. Kurde, obawiałem się tej ośmiornicy, czy co to w ogóle jest. Bałem się tego jeść, a muszę wam powiedzieć, że to bardzo dobrze smakuje. Kurde, to ja następnym razem, jak będziemy na tym targu, to koniecznie muszę sobie to z grilla wziąć, bo to naprawdę mega smakuje. Dorota ma tutaj te shrimp, jak się nazywają po polsku? Krewetki. Krewetki. Tu ma krewetki, jeszcze jakieś inne. A tutaj mam jeszcze, to też są... And the water, please. And the water, we ordered water. Tutaj jeszcze są, jeszcze takie też ciekawe rzeczy. No ogólnie fajna sałateczka. A jeszcze M-ko ma taką pizzę wielką. Jacie.
jest właśnie Azja. Tutaj są pasy, a tutaj pani rozłożyła się ze swoim sklepikiem. A tam Thai Boxing Muay Thai. No i tak to wygląda. Fajnie, nie? Sklep na pasach. Tylko w Azji. Siemanko, siemanko. Zobaczcie, przyjechaliśmy do takiej galerii tutaj, koło Phuket, bardzo blisko Phuket. Zaparkowaliśmy naszą chodziawkę. A patrzcie, co tutaj się dzieje, jaki tutaj jest parking dla skuterów. Normalnie w galeria, zobaczcie, tutaj jesteśmy pod galerią, tutaj jest wyjazd na dwór. Tak jak w Polsce, tylko że w Polsce stoją same samochody, a tutaj stoją same skutery. Mega, co? Wow. Ok, my już jesteśmy w księgarni. Przyjechaliśmy tutaj po książeczki takie dla Emi. I idziemy dalej i pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, patrzcie na to. Rich Dad, bogaty ojciec. Rich Dad, Poor Dad, biedny i bogaty ojciec. Także nawet tutaj książka jest po prostu pierwsza z brzegu, żeby po prostu nauczyć się, jak kurde zarabiać, jak żyć i jak stać się bogatym człowiekiem. O, Sapiens, to też tą książkę mamy. O, także tutaj widzę, też mają fajne książki i się uczą. Aha, jeszcze jak w ogóle przyjrzałem się bliżej, to dopiero zauważyłem, że to jest półka z bestsellerami. Czyli tutaj po prawej nie ma bestsellerów, po lewej nie ma bestsellerów, a tutaj są. Tutaj są na środku bestsellery i jest właśnie ten Rich Dad na trzecim miejscu, number 3. Pięknie. Wow, patrzcie, jak tutaj pięknie przed galerią. Wejście do galerii wygląda w ten sposób właśnie. O, tam jest wejście. Tam, dokładnie tam. I takie przywitanie gości. Taki uchwyt na telefon, bo jeździmy dużo skuterkiem i tutaj jak, o ile jesteśmy na patong, to na patong już nie potrzebujemy za bardzo nawigacji. W sumie nie, na pewno nie potrzebujemy, ale jak wyjeżdżamy poza patong gdzieś na przykład do Phuket albo gdzieś tam w stronę jakichś innych różnych plaż, to to jednak nawigacja się sprzedaje, więc kupiliśmy taki uchwyt do skutera. O, gdzieś tu go zamontuję na rączce i po prostu będziemy mieć nawigację, tak jak w samochodzie, tylko w skuterku. Pani jeszcze nam proponowała, żebyśmy sobie kupili taki z ochroniaczem na deszcz, ale już mówię bez przesady, wystarczy taki. Dobra, chodźmy. Haha, widzieliście kiedyś takie cuda? Czyli piękny uchwyt, powiem wam, że trzyma się perfekcyjnie, dokręcony śrubeczką. Tutaj jest śrubeczka, ściśnięte bardzo mocno. Tutaj teraz tylko jest pokrętełko, żeby na telefon dostosować. O, cyk, 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 cyk. No i powiem wam, że będzie grubo. Teraz można jeździć. Są i tacy, co mieszkają w górach i mają takie warunki do życia. Czyli dżungla ogólnie. No i takie coś, bo nie wiem, jak to określić. Nie fajnie.